Siemanko, z tej strony Buniek. Dawno nie było, bo Buniek lubi gadać, więc zapraszam Was do właśnie tej serii. Czyli mamy audiolog. W tym odcinku, właściwie w tym audiologu, chciałbym się z Wami podzielić pewną książką, że tak powiem, którą czytałem ostatnio z dość czystej ciekawości. Dzięki użytkownikowi GBay99, chyba końcówkę 99, zainteresowałem się książką, która się nazywa Sztuka Wojny. Albo sztuka wojenna, tak jest mniej więcej polskie tłumaczenie. Jest to książka, która powstała w VI wieku przed naszą erą, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, w starożytnych Chinach, bo można powiedzieć, że to są starożytne Chiny. Ale książka, jeżeli dobrze się ją zrozumie, to wtedy można zobaczyć odzwierciedlenie jej w obecnych czasach. Także ostatnio czytałem tę książkę. Książka jest naprawdę super. Nie da się jej zrozumieć za pierwszym razem. Trzeba ją przeczytać ze 2-3 razy. Nie jest ona bardzo długa. Jest to zbiór porad, których przeczytanie zajmuje, nie wiem, do 2 godzin może. Interpretacja i zrozumienie zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Dlatego jest to bardzo trudna pozycja dla kogoś, kto normalnie nie jest związany z literaturą albo nie jest związany z prowadzeniem wojny. Ale wy, jako gracze, jesteście związani z prowadzeniem wojny, dlatego że taka gra jak na przykład League of Legends, Counter-Strike, StarCraft 2, czy w ogóle większość RTS-ów, większość action RTS, niektóre RPG nawet, czy gry taktyczne, opierają się na tak naprawdę sztuce prowadzenia wojny i tak dalej. Oczywiście mówię tutaj o grze przeciwko żywym graczom, nie mówię tutaj o grze przeciwko botom. Boty mają pewne schematy matematyczne, które wykorzystują, więc tutaj tak naprawdę liczy się po prostu podejście taktyczne do konkretnego typu botów i cała reszta to jest po prostu w kółko jedno i to samo, w kółko jedno i to samo. Prawie granie przeciwko żywemu graczowi to wygląda zdecydowanie inaczej z tego względu, że prawdziwy gracz popełnia błędy, czasami dobiera dobrze albo źle, albo super taktykę i tak dalej, i tak dalej. Żywy gracz to jest żywy gracz, jest człowiekiem, jest kimś takim jak my, z krwi i kości, siedzi po drugiej stronie monitora albo tuż zaraz obok. Także ja tutaj, jak na ten audiolog, przygotowałem sobie parę cytatów, które są na Wikipedii i one pochodzą właśnie z tej książki, ze Sztuki Wojny. Jeszcze jedno. Autorem jest Sun Xi, znaczy tak się to czyta, to jest chiński stary strateg wojskowy. Stary. Starożytny. Strateg wojskowy, o którym jest pewna fajna anegdotka, że udowodnił swojemu władcy, że jest w stanie tak przygotować wojsko, że na jedno skinienie głowy to wojsko będzie po prostu robiło wszystko, co się mu każe, i jeżeli dowódca takiego wojska nie jest osobą głupią i zna bardzo dobrze sztukę wojny, prowadzenia wojny i bitew, to wtedy po prostu takie wojsko wygrywa zawsze. Jeżeli oczywiście, zakładając oczywiście pewne x-naście warunków. A w jaki sposób Sun Zi właściwie udowodnił to? Poprzez to, że wybrał sobie poddanych na dworze tego władcy chińskiego i za dwie najbardziej ulubione konkubiny obecnego władcy, wtedy to była tam monogamia, tak zwanego haremu władcy, nie monogamia, tylko poligamia, pomyliłem słownictwo, tam była wtedy poligamia i wtedy te dwie konkubiny nie chciały wykonać rozkazów albo uważały je za śmieszne, to Sun Zi od razu kazał je ściąć. Po prostu ściąć. Na oczach władcy, puf, dostały im odcięte głowy. I nagle cała ta inscenizacja przerodziła się w to, że Sun Zi potrafił władać tymi ludźmi po prostu skinieniem ręki. Oni wiedzieli, co mają robić, bo nauczyli się na pewnym błędzie. To przekonało władcę, który po przeczytaniu książki stwierdził, że książka się nie nadaje do niczego. A Sun Zi w ten sposób dowodził, że on ma rację, on potrafi toczyć wojny, on potrafi zmuszać ludzi do tego, żeby wygrywali i tak dalej. Dlatego moim zdaniem sztuka wojny właściwie, według Sun Zi jest po prostu świetna. Jeszcze jest drugie właściwie, niektórzy mówią na niego Sun Tzu, nie wiem dlaczego jest takie i takie tłumaczenie jego imienia Sun Zi i Sun Tzu. Nie wiem, który jest poprawny, tak czy jak znalazłem oba. Według tego, którego ja czytałem tłumaczenie, jest to Sun Zi.
Więc będę się trzymał tej nazwy. Okej, okay. 5 zasad prowadzenia zwycięskiej wojny według Sans. Dobra, niech będzie Sansu, bo tu już sobie wpisałem w notatkach Sansu. Jedność moralna ludu z władcą. To jest akurat nietypowo wojenne, więc to pominę. Zdolność wodza. Jeżeli przyjmujemy inicjatywę w grze, to w tym momencie musimy być na tyle pewni swoich działań. Musimy wiedzieć w 100% co robimy. Jeżeli w 100% wiemy, co robimy i przekażemy to naszym poddanym, czyli albo innymi słowy, graczom z jednej drużyny, to wtedy bum, łatwa wygrana. Umiejętne wykorzystanie czasu i przestrzeni. Jeżeli mamy early game comp, musimy bardzo szybko podejmować decyzje i atakować, żeby w early mid game nie zdominować grę. Jeżeli mamy late game comp, to musimy tak doprowadzić grę, tak rozciągnąć ją w czasie, żeby po prostu doprowadzić do late game'u do około 25-30 minuty z bardzo dużą farmą. I żeby wszystkie postacie były od razu przygotowane na late game, a nie zbierały itemy po drodze. Dobrze wyszkolone i moralnie zwarte wojsko. No to morale musimy utrzymywać sami. Często jest warto właśnie utrzymywać morale w drużynach. Jeżeli ktoś ma takie umiejętności, jeżeli może, to niech się nie zniechęca, tylko właśnie podtrzymuje morale drużyny. W ten sposób to zapewniamy jakieś 10-20% więcej szans na zwycięstwo. I dobrze wyszkolone, no to tutaj jest akurat indywidualna gra każdej postaci, każdej z 10 postaci na planszy. I naprawdę zdarzają się ludzie, którzy grają naprawdę słabo, zdarzają się ludzie, którzy grają super, po prostu nie popełniają błędów i tak dalej, więc tutaj to jest, na to nie mamy wpływu. Okej, okay. Cytaty, które sobie wypisałem i omówię każdy z nich. Wojna to sztuka wprowadzania w błąd. Boom, najprostszy przykład z League of Legends, bait. Drugi przykład z League of Legends to atakujemy wtedy, kiedy nie mamy szans. Jeden na jeden powiedzmy, ale w taki sposób, że atakujemy, zabieramy ileś tam HP i szybko się cofamy albo nagle robimy coś innego. W ten sposób przeciwnik czasami nie wie o co chodzi. Wprowadzamy go w błąd. Albo atakujemy bardzo ostro, nawet na przeciwnika, z którym nie mamy szans jeden na jeden. Atakujemy bardzo ostro. Tylko po to, żeby zmusić go do walki jeden na jeden z nami, żeby on użył jak najwięcej na nas, a w tym czasie na przykład z krzaków obok wychodzi nasz jungler, midlaner, nie wiem, cokolwiek. Wychodzą albo reszta drużyny, albo cała piątka, zwabiamy ich po prostu w pułapkę, taki czysty bait. I w sumie na przykład możemy zacząć robić barona, chociaż będziemy go robić bardzo wolno, tylko po to, żeby sprowadzić pięciu przeciwników spod własnej wieży w kierunku barona, gdzie nie są chronieni przez żadne fortyfikacje, które zadają nam dodatkowy damage. W ten sposób wygrywamy teamfight. Następny cytat. Wojna to sprawa o żywotnym znaczeniu dla państwa, obszar życia lub śmierci, droga do przetrwania lub zagłady. Zagadnienie to trzeba więc dokładnie rozpatrzyć. To jest pełny cytat. Jeżeli potraktujemy każdą rozgrywkę League of Legends jako bitwę, a wojną, powiedzmy naszą wojną, jeżeli przyjmiemy, że naszą wojną jest nasze pięcie się w tym momencie w ligach, czyli powiedzmy, wygrywamy wojnę, kiedy awansujemy o całą ligę, nie o dywizję, o całą ligę, to jest nasza wojna i chcemy ją wygrać. To ma dla nas największy priorytet i w ten sposób po prostu staramy się jak najmocniej. Nie trolujemy, nie obrażamy się, nie wiadomo na co. Staramy się, skupiamy wszystkie nasze myśli, umiejętności, szybkość palców, nie wiem, cokolwiek. Wszystko to ładujemy tylko w to, żeby wygrywać pojedyncze bitwy, które prowadzą do wygrania całej wojny. Następny cytat. Osiągnąć to zwycięstwo w bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. Bardzo łatwe. Zobaczcie, jak grają drużyny, które są przygotowane na przykład w LCS, albo obecnie w trakcie nagrywania tego trwa IEM Championship. Jak to wygląda? Zobaczcie, że większość drużyn nie ma pod Tam kile w całej meczu kile, wszystkie rozkładają się mniej więcej, w sumie jest ich 20, 30, czasami nawet 10 nie przekraczają, a ludzie i tak wygrywają mecze. W ten sposób nie musimy się bić. Możemy tak stworzyć naszą kompozycję drużyny, że wcale nie będziemy musieli doprowadzać do walki. A wręcz przeciwnie, jeżeli przeciwnicy próbują walczyć, to my tą walkę deinicjujemy. I wykonujemy jakieś założenie taktyczne, na przykład split push, na przykład pokowanie, na przykład kejtowanie. Wcale nie musimy doprowadzać do walki, wcale nie musimy zabijać, żeby wygrać mecz. Ja pamiętam, miałem kiedyś mecz 0-5-5 Caitlyn, a trzy turety wzięte były bez problemu.
Nie miałem żadnego killa, nie doprowadzałem do walki. Stworzyłem itemy tylko po to, żeby jak najszybciej pusznąć turret kolejne lane'y. Moja drużyna zajmowała się bronieniem mnie i tak dalej, a ja tylko brałem turety. Jeżeli drużyna przeciwna próbowała się na mnie rzucić, moja drużyna od razu ich stamtąd odbierała, ja uciekałem i potem zaczynało się wszystko od nowa. Następne. Nieoszczęście obietnic i podarunków, żeby zdobyć wieści. Żałujcie pieniędzy, bo pieniądz jest na sposób wydany. Zwrócić się stukrotnie. Tutaj powiem wam, że to interpretację ja przełożyłem w ten sposób, że kupujcie wardy. Naprawdę. Informacja w League of Legends jest potęgą. Znaczy nie chodzi tylko tutaj o akurat nie o wardy, ale to jest taki najlepszy przykład, jeżeli chodzi o wydawanie golda. Kupiony wart nigdy nie jest straconym goldem. Jeżeli kupicie warda, postawicie go w dobrym miejscu i na przykład zobaczycie, że pięciu przeciwników idzie w kierunku barona, profit. Możecie ich powstrzymać. Choćby powstrzymać, albo ukraść barona, albo zabić, albo coś takiego. To samo, owardowanie ich dżungli, owardowanie naszej dżungli, owardowanie lane'ów. Wszystkie wardy, które postawicie, to nie jest tylko rola supporta. Support jest najbiedniejszy w teamie. On ma mieć w late game, jeżeli dochodzi do naprawdę później gry, on ma mieć tylko jeden wolny slot na wardę. Taka jest rola supporta tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o normalną grę, jeżeli macie wolny slot i macie te 75 golda do wydania, kupcie tego jednego warda. To wam się zwróci naprawdę. Jeżeli dzięki temu wardowi zrobicie, nie wiem, Ace'a, to przecież za te pieniądze, które zarobiliście z takiej walki, już zwraca wam się wart, nie wiem, x-naście razy. Zacznijmy od tego, jacy to są przeciwnicy. I tutaj, żeby zdobyć wieści, tak naprawdę tutaj się przydaje nasza wiedza o grze. Wiedza, kiedy nasza postać jest silna, kiedy postać przeciwnika jest silna. Wiem, że jest teraz ponad 100 czempionów, dużo ponad 100 czempionów już nawet. I ciężko jest się nauczyć tych wszystkich czempionów, po prostu jeżeli ktoś zaczyna grę. To jest wręcz awykonalne. Ja siedzę bardzo długo, jestem w stanie mniej więcej określać, jak silny jest dany czempion. Ale też czasami popatrzcie sobie przed meczem. Jeżeli powiedzmy ktoś kupił buty i trzy poty i gra powiedzmy taką Kayle. Jeżeli ktoś gra Kayle i kupił buty trzy poty albo dwa wardy, 9 pot, czy jakoś tak zaczął. Kliknijcie na Kayle i zobaczcie sobie, co ma podświetlone na zielono w swoich statystykach. Będziecie wiedzieli, jakimi runami dysponuje. Jeżeli nie ma nic podświetlone, to możliwe, że ma na attack speed, możliwe, że ma na penetrację i tak dalej. To bardzo łatwo jest sprawdzić podczas jej autoatakowania. Kayle jest postacią, która może być AP i AD. Jeżeli zobaczycie, że ma dużego boosta do AP, to znaczy, że będzie szło prawdopodobnie w AP. Wiadomo, przed czym się bronić. Jeżeli ma do AD, wiadomo, że będzie szło w AD. Przynajmniej na początku, że to wam pozwoli lane'ować przeciwko niej. To są właśnie wieści, które pozwalają nam zobaczyć, jak wygląda w tym momencie rozkład sił na mapie. Następny cytat. Żadna część państwa nie korzysta z przedłużającej się wojny. W wojnie niech twoim celem będzie zwycięstwo, a nie długa kampania. Ta zasada świetnie pokazuje, jak wygląda w tym momencie walka w ogóle azjatyckich drużyn. Azjatyckie drużyny uwielbiają szybkie gry. Oni nie bawią się w 40-minutową grę. Dla nich 20-minutowa gra to jest maksimum takie, gdzie w 20 minucie już powinno się wiedzieć, kto zwycięży. Oczywiście zdarzają się te przewroty akcji. Do 20 minuty jest widać dominację jednej drużyny bardzo, bardzo mocno. I zwykle ta drużyna wygrywa bardzo szybko. Oni prowadzą bieg do jak najszybszego zwycięstwa. I czasami im dłużej przeciągamy grę, tym jest gorzej dla nas, bo gramy coraz dłużej. Jesteśmy pod presją, ponieważ wygrywamy i wiemy, że jeden czy dwa błędy w dalszej części gry mogą nas kosztować na przykład utratę, znaczy stracenie całej gry, w ogóle przegranie. Nieraz się tak zdarzało, że po prostu był taki bezpośredni flow, że źle rozegrany jeden teamfight w late game'ie doprowadzał do tego, że przegrywało się grę w ciągu 2 minut. Wygrywało się przez 40 minut, a w ciągu 5 minut straciliśmy nasz Nexus. Bywały takie gry i tak się zdarza najczęściej. Jeżeli wygrywamy na początku, dążmy do tego, żeby wygrać. Nie po to, żeby się bawić. Jeżeli chcemy oczywiście zyskać, jeżeli chcemy wygrać wojnę, czyli awansować o tą ligę wyżej. Okej, dalej. Podrywajcie ich dobre imię i w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków. Tutaj jest pewien dylemat moralny, dlatego że jeżeli będziemy spamować naszym przeciwnikom, na przykład, że you retard, you dump, you something, you ten, wtedy nas podadzą o report. Ale jest drugi sposób na to, który w tym momencie, z tego co się nie mylę, na PBE został jeszcze usprawniony. Możecie używać, macie cztery emotikonki, którymi możecie po prostu, boom,
zaspamować przeciwnika, co jeszcze bardziej go poddenerwuje. Będzie popełniał coraz więcej błędów. W którymś momencie on nie wytrzyma, rzuci się na was, nie mając w ogóle żadnej przewagi, a wręcz przeciwnie, stając na straconej pozycji. Nieraz tak było. Albo możecie też pisać na ogólnym czacie, na przykład coś w stylu porad, tylko takich nieoczywistych, nie tak, żeby mu pomóc poradami, tylko takie nieoczywiste porady. I w którymś momencie jego, na przykład powiedzmy, jesteśmy na solotopie, gram Renektonem kontra, niech będzie Graves. Co mówię? Kontra Darius. Wygrywam lane, powiedzmy jestem 5-0, jest 0-5 Darius. Ja już wiem, że jemu ciężko będzie się odbić. W tym momencie coś tam pisze do niego na ogólnym czacie, że mógł zrobić tak, ale teraz to już za późno, albo coś takiego. I w którymś momencie jego czterech kompanów nagle sobie uświadomi, ten Renekton ma w sumie rację. I tak, po pierwsze, oni zyskają do nas szacunek, czyli nie pójdą głupio jeden na jeden z nami. To raz. Dwa. Dla nich ten Darius będzie już spalony. Oni będą wiedzieli, że on po prostu przegrał mocną lane przez to, jak grał, przez jego strategię. Bum. Same korzyści dla nas. Dalej. Podeślijcie mnie rządnicy, żeby dokończyły dzieła zniszczenia. To bardzo fajnie przetłumaczyłem sobie, ale to ogólnie było tak, że jeżeli toczą wojnę dwie armie stuosobowe i z tych armii nie zostanie nic, to wtedy trzeba wyprowadzić wszystko, co się ma. W tym momencie możemy to czytać jako wyślijcie po prostu wieśniaka, niech, nie wiem, niech dobije konających przeciwników. I koleś ma nagle 95 kili, powiedzmy, nie? Dobra, to jest taki przykład, taka interpretacja bardzo luźna. A teraz jak to się przekłada na League of Legends? Podeślijcie im nierządnicy, żeby kończyły dzieła zniszczenia. Czyli, po pierwsze, buffy, wszystkie buffy, Baron, Blue Buff, Red Buff. To są właśnie nasze nierządnice. To jest minimalna rzecz, która pomaga nam wygrać teamfight albo pojedynek jeden na jeden. Dobrze użyty, na dobrej postaci, zawsze da nam mały plus do przodu. To jest taki mały krok do przodu, który pomaga nam wygrać pojedynek, bitwę. I druga rzecz, supporty. Jeżeli mamy supporta, który w jakiś sposób jest to możliwe, żeby zabijał, czyli powiedzmy Nidali pod supporta, Lux pod supporta, oni mogą wykańczać, super. Ale jeżeli ten support nie ma nic, nie ma assist, nie ma killi, taki support jest nieprzydatny, ale na przykład supporty takie jak Taric, takie jak Sona, takie jak Janna, które są prawdziwymi supportami, które robią naprawdę dobrze swoją robotę, które nie potrzebują killi, potrzebują co najwyżej, nie wiem, paru assist, itemów tylko i wyłącznie itemy na golda i one z samych skilli potrafią robić swoją pracę. To są właśnie te nierządnice całe. Nieraz widziałem, że po prostu support dobija, powiedzmy jest pojedynek na bocie, przeciwnika AD carry zabija drugiego AD carry, ale jest na tyle low, że po prostu support podchodzi, dwa autoataki i wychodzi. Tutaj trzeba też rozpatrzeć to, że my możemy być w tej sytuacji. Że to my możemy zostać zabici przez tego supporta. Wprowadzajcie wszędzie swoich szpiegów. Kolejny cytat. W tym przypadku proste. Bum. Bierzcie informacje od tego, co piszą ludzie na czacie ogólnym. Nawet rage'ując, czasami się przydają takie informacje. To raz. Dwa. Kupujcie wardę. Wszystko. Jeżeli dowódca jest zawzięty i skłonny do gniewu, obrażaj go i doprowadź do wściekłości. A zirytowany i zmieszany ruszy na ciebie bez planu i lekkomyślnie. Innym słowy, prowokujcie ich. Musicie ich prowokować w jakiś sposób. Śmiechem, emotikonami. W jakikolwiek sposób nie sprowokujecie przeciwnika, albo po to, żeby was po prostu tylko gonił i wpadł nagle w 5 osób w pojedynek 1 na 5. Zawsze starajcie się to robić, oczywiście w pewnych granicach. Nie obrażajcie na czacie tak bezpośrednio, pisząc, że your dump do przeciwnika na czacie. To nie ma sensu. No to dostaniecie tylko report niepotrzebny. A ludzie was mogą po prostu łatwo wyciszyć. Ale macie od tego emotikonki i tak dalej. Więc także, jeżeli sprowokujecie przeciwnika do walki, bum, korzyści. Oni nie będą wtedy myśleć, oni tylko będą myśleli o tym, zabijmy go, tak, zabijmy go. Muszę go zabić. Jak choćby nie wiem, co on musi zginąć. Dobra, nawet jeżeli ja zginę, to jego cała drużyna zostanie wytępiona przez czterech moich teammateów. Dalej. W czasie wojny najważniejszą rzeczą jest szybkość działania. Szybkość podejmowania poprawnych decyzji jest najważniejsza w każdej bitwie, w każdej walce. Jeżeli jesteśmy w stanie z jednego celu przerzucać się na drugi cel, tylko dlatego, że da nam to przewagę taktyczną w trakcie teamfightu,
To jest super korzyść. To jest po prostu umiejętność, którą potrafią robić tylko i wyłącznie gracze na wysokim poziomie, czyli Diamond Challenger. Oni są właśnie świetni w takim czymś, że potrafią przerzucać się z jednego celu na drugi. Jeżeli powiedzmy wpadł tank między was i on ucieka na końcówce żyć, nie gońcie go za wszelką cenę, żeby go zabić, bo on i tak jest już nieprzydatny w teamfajcie. On wam nic już nie zrobi, on musi uciekać, on nic innego nie może zrobić, chyba że ma jakieś skilla super obszarowe, czy coś w tym guście. I po prostu w tym czasie można się rzucić na carry, bo jeżeli będziemy konić tego tanka tylko po to, żeby zrobić killa, to carry nas wykończą. I po prostu my podjęliśmy za wolną prędkość, znaczy mieliśmy za wolną prędkość myślenia, żeby przywrócić szybko cel. Dalej. Jeśli wróg będzie starał się dobrze przygotować całą linię obrony, wtedy na całej linii będzie osłabiony. Innymi słowy, nie można się bronić na wszystkich trzech liniach na raz. Chyba, że to jest 5 na 5, ale w ten sposób też można ich wykończyć. Tak czy siak, jeżeli powiedzmy jesteśmy w otwartej sytuacji, czyli my w piątkę, znaczy ja i cztery osoby z mojej drużyny, puszujemy mid i pięć osób na midzie się broni, jedna najszybsza osoba może bardzo łatwo pchnąć jedną z fal minionów, powiedzmy z botu albo stoku. W ten sposób, jeżeli on szybko to zrobi i będzie w stanie szybko do nas wrócić ewentualnie, powiedzmy jest to Shen, nie wiem, Singe z runami na Move Speed, cokolwiek co bardzo szybko do nas wróci, to przeciwnik, żeby obronić tureta na innym lane, będzie musiał wysłać jedną osobę. On będzie tam próbował się bronić. Wtedy my atakujemy, wymuszamy walkę 4 na 5 pod turetem, zabijamy ze 2-3 osoby, wycofujemy się, jego obrona jest rozwalona, bierzemy turet, inhibitor. Tyle. I resztę, co tam akurat nie taktyka nam pozwala. Okej, nie wiem ile czasu już to nagrywam. 25 minut prawie. Także ja się z wami w tym momencie żegnam. To była moja interpretacja, bo Buniek lubi gadać, książki Sztuka Wojny według Sun Tzu. I po prostu zachęcam was do przeczytania tej książki. Link znajdziecie w opisie. Możecie sobie ją sami zinterpretować. Tak czy siak. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych, bo Buniek lubi gadać. I to by było na tyle. Siema.